dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ spełniam jedno ze swoich największych marzeń. Ale zanim do tego przejdziemy, zacznijmy od samego początku. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ spełniam swoją własną obietnicę, którą dałem samemu sobie i nie bez powodu stoję pod Teslą. Chodźcie, kupiłem Teslę, normalnie kupiłem Teslę. Chcecie ją zobaczyć, bo ja na przykład bardzo. Przyjechaliśmy do Warszawy ją odebrać, wszystko już jest dogadane, wszystko jest zapłacone. Teraz trzeba tylko ją wziąć, chodźcie. Jest to oczywiście Tesla Model 3 w kolorze białym. Będę ją oczywiście jeszcze w tym odcinku owijał i robił z nią wszystkie jakieś różne modyfikacje. Musicie zostać do końca odcinka, a póki co lecimy tutaj podpisać jeszcze papierkową robotę i zabieramy to autko, cholera. Ja patrz, tu widzisz te dwie kamery cofania? Wszystko widać normalnie. Ty, raz, dwa, trzy. No, czaisz to? To jest popieprzone i się jedzie normalnie do tyłu. Nie, no jestem w szoku. Normalnie powiem wam tak, że ja się bardzo zajarałem na to auto. Idealnie ono spełnia moje potrzeby. Jest piękne, jasne, ma cudowny dach. Jakby... no. Ty, ale coś szybko ci poszedł ten odbiór, co? Bardzo szybko, tak jak w markecie. Tak, tak. No i pan po bułki? A, już czekają na pana bułki. Patrz to. No powiem tak, jest to niesamowite uczucie. Troszkę nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Nigdy wcześniej nie odbierałem auta. Jestem bardzo dumny z siebie, że od razu pierwsze auto to od razu auto z salonu i bardzo się cieszę. Ale tak jak mówiłem, to nie jest ostateczna forma tego samochodu. Ostateczną formą będzie to auto obkrojone z różnymi modyfikacjami. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda moja piękna nowa Tesla z pełnym pakietem modyfikacji, czekajcie na dalszą część filmu. A teraz zobaczcie pewien lifehack. O, faktycznie jest. Ty, no i które wygląda lepiej? Chyba się trzeba przejść dookoła auta i normalnie zjeść wszystkie, co? No patrz, powiedz, no co myślisz? Brakuje mu środkowej zaślepki. Środkowej zaślepki brakuje, to prawda. Wyjedziesz sobie z nimi, no i tak. W domu sobie to zdejmiesz. Tak, chyba tak. Dobra, na razie w takim razie to przytroczmy. Dobra, wiecie co? Zrobię to później. Zepsułem. O, trzeba było troszkę siły użyć. To jest w ogóle osoba, dzięki której mam, kurcza, Teslę, dzięki której zdecydowałem się na Teslę, a to jest Tesla, która mnie przekonała do tego, tak, że Tesla jest fajna. Pamiętam, właśnie powiedziałeś, że no, ja zazwyczaj wiem, jak to tak wygląda, tak, że tak naprawdę pierwszy krok już jest za nami, czyli wzięcie jej na tydzień, a drugi krok to jest to, że stoi druga obok. A ty masz tą mocniejszą, która ma prawie 500 koni? No i 4,4 do setki, nie? Tak, no chyba, że się kupi ten pakiet rozszerzony, tak, to wtedy 3. Tak, za 9,5 tysiąca można przyspieszyć ten samochód o pół sekundy, no, może kiedyś się zdecydujesz. Ja myślę, że, tak, że pod film można to zrobić. A wiesz, że są kody polecające, tak jak ty z mojego kodu skorzystałeś, no, dostałeś rabat, tak samo jak na przykład ktoś z twoich widzów skorzysta z twojego kodu polecającego, który już masz, bo masz, tak, Teslę, no to zbierasz punkty i za każdą taką Teslę polecaną dostajesz 7,5 tysiąca punktów, okay, no i za chyba 15 tysięcy punktów możesz sobie taki pakiet przyspieszenia kupić, czyli dwóch twoich widzów kupi Tesla, to masz za free taki pakiet przyspieszenia. Kupujcie Tesla i robimy przyspieszenie. Tu jest mój kod polecający, jeżeli kupicie dwie Tesla, robimy challenge. Także jeszcze raz dziękuję tobie, ja zapraszam na kanał Daniela i też do EV-Rent, bo tam możecie takiego fajnego, kurczę, sobie wow Elonka, którym ja też jeździłem, wypożyczyć. Tak. Dzisiaj w ogóle robimy trasę, jedziemy do Gdańska. O, super, od razu stąd. Nie stąd, jadę jeszcze do Krakowa, tam nagrywamy jedną rzecz i jedziemy prosto do Gdańska. Super. Później z Gdańska znowu do Warszawy, znowu do Krakowa, także... Od razu obalasz mity, że elektrykiem nie tylko wokół komina, ale że da się jeździć, tak, tutaj w Polsce. Tak, 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 dokładnie tak. I będziemy testować wszystkie ładowarki i pić sobie kawę. Super, tak. Otwórz schowek. Widziałeś takie jaja? Powiem wam tak, jest to przepotężne auto. Co my tu mamy? Jest to Tesla Model 3 w wersji long range, do tego jest w bieli, do tego ma wielki ekran, do tego jest kosmicznie szybki, do tego jest ładny, do tego jest jeszcze w ogóle tutaj Maciek w środku i to w ogóle ten samochód jest teraz najlepszy. Kurde, powiem wam tak, się joro. O Jezu! A ja zrobię tylko... Rozumiesz? Jakby to nawet nie było do końca. Troszkę nie mam słów, szczerze powiedziawszy jest to dla mnie szok, bo jakby nie sądziłem kiedykolwiek, że będę odbierał auto w wieku 23 lat z salonu. Jest to troszkę dla mnie niepojęte. Słyszeliście Bartka z pierwszego odcinka Twoje 5 minut. Jestem tutaj po to, żeby bardzo dobrze się bawić i zbieram na nowy samochód.
No i teraz nastąpił moment rozłąki z Tesną, ponieważ jak wróciłem do Krakowa, od razu odstawiłem ją na oklejanie do chłopaków w Okami. Tam też zostały wymienione fele, przyciemnione szyby i masa innych modyfikacji. Ja w międzyczasie bojałem się z Trzema Królami w Tajlandii, nagrałem parę filmów, skończyłem trasę koncertową i po prawie miesiącu oczekiwania przyszedł czas na ostatni element układanki, czyli dokładki oraz odbiór auta. Trzeba chyba zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zapraszam, chodźmy. Dobrze, chodź. Ale co, dobrze wygląda to autko? Powiem szczerze, że jedna z lepszych Tesli, jakie widziałem. Co ty gadasz, naprawdę? Jeżeli chodzi o Model 3, to naprawdę dobrze wygląda. Ale się jaram. Ja w ogóle teraz całą drogę sobie gadaliśmy i jakoś tak pominąłem w mojej głowie to, że odbieram teraz ten samochód. Już zapomniałem o nim. Dobrze, zobaczmy je. Było. Jak to ładnie. O kurcza. Stoi. Jezus Maria. Ej, jak w grze jakiejś tutaj jest. No, no. No nie gadaj. Boże święty. To jest inny samochód. Patrz, jak wygląda ten macik. I dokładeczki. Ej, jeszcze się kre... Jezus, jak to no. Ej. Powiem tak, jest klasa. Troszkę nie mam, nie wiem co powiedzieć. Patrz, jak ciemno z tyłu. Ja pierdzielę. Ej, oficjalnie to jest najładniejsza Tesla, jak widziałem. Ja tam miałem jakieś wizualizacje, sobie patrzyłem. No nie, no jest klasa. Desert Storm, tak się nazywała kraina. No. Czarny znaczek, bo to też mi zależało, żeby było tak troszkę bardziej charakternie. Nawet lusterka są oklejone, też w ogóle pa jak fela siedzi. To jest koniec. W ogóle te felgi, przez to, że niestety nie są to te felgi teslowe, ona tam traci chyba 5% powiedzmy zasięgu przez opory powietrza stricte, ale mam tam ciężko w dupie, że tak powiem. No i dokładeczki przede wszystkim, one dodają charakteru, ale są bardzo subtelne. Także słuchajcie, jeśli wy też chcecie mieć takie śliczne dokładki, to zapraszamy do chłopaków. Jest to polska firma, polska produkcja, wszystko zostaje u nas i też wygląda to niesamowicie. Jeszcze raz dziękuję ci. I co? My lecimy się przejechać i też zrobić chyba reakcję. Reszty domowników, znaczy domowników, rzęziaków i w ogóle ludzi wokół. O ty, folia skiery. Yeah. Nie wiem co mam powiedzieć. Dobrze se to cholera zaprojektowałem, że to tak ma wyglądać. Fajnie. Mam gust. No i możecie odchodzić. Ej, dobra, to nie jest ej, już, to nie są żarty. Ale drogo wygląda. Wygląda premium, co? Ej, trochę to jest strasznie. Taki złoty taki, tak. O wow, jakie ja piękne! Dobra, bo wygrałem. No. Ej, aż mam takie, no. Jaka piękna. No zobaczcie ej, a dokładki też robiłeś? No tak, ale oczywiście. Nie, no on teraz ma, wiesz. Dotykam, trudno. To jest Maciek, nie? Maciek. Powodzenia z czyszczeniem, ja już miałem do czynienia z matem, także... Nie, słuchaj, kochany, na tym jest jeszcze ceramika, więc nie będzie kłopotu. Czyli możesz normalnie korzystać z tej, z myjni. Tak. Ej, wygląda Jezus jakby Maria. Nie było prawdziwe! Ale mam ochotę polizać. Trzeba sprawdzić, czy te felgi są oryginalne. No, szczypią. Macik oczywiście, myty świeżo, co wyjechała z mycia. Patrzcie z tyłu, jak to wygląda, z tyłu. O hopie, jaki ducktail! Ostryżna! Wygląda to auto, w ogóle środek też tak bardzo się teraz... Jak pasuje do mnie? 10 na 10. Przepięknie, naprawdę, Bartuś, gratulacje! Ale bo ja też... Jest bo... przepiękne! Nie, szczerze, masz najładniejsze auto teraz. Tak. Było Fausti, ale uważam, że to mi się bardziej podoba. Ono nie jest odklejone, jest nie. Po prostu ładnie oklejone. Jest przyklejone nawet. Szczerze gratuluję, bardzo ci gratuluję, bo wygląda ten samochód drożej niż jest. 400 tysięcy złotych. Co ty gadasz? Tak wygląda. No. Czyli jak bazowy model S. To jak ona jest w wersji białej, to jest taka spokojna, a teraz takiego pazurka nabrała. Tak, no. Jest, takie te dokładeczki też są takie. Tutaj. Bardzo jesteśmy z ciebie dumne. A co, chcecie jeszcze szybko na przyspieszenie? Tak! Dawajcie. Są gołkowski. No patrz, jak ty nie wiesz, jak się drogie samochody opiera. Ja wiem. Jak ty rozmiar? 18. A, to takie jak moje. Bo 19 by było, zatraciłoby właściwości jezdnej, by bardziej, więcej spalało. Lepiej by 19 wyglądała. 3, 4.
Dobro, bo tak bardzo wypaliło. I love it! Szybki, co? Dobra, dobra, ale to jest, wiesz. Patrz tu jeszcze. No. To dyfuzor. I to, i tutaj tego też nie jest. Było. Oczywiście mamy lotkę i dyfuzorek z tymi, z żeberkami. Nie, no co? Kozak. Ale to co, olejek się tam wlewa jakiś? Tak. Nie, no kurde. To on? To jest dyfuzor. No to jest dołączone. To jest dyfuzor. To normalnie z tego leci para i zapaszek. O tak. No to się popedytujmy może. Nie, no szczerze to jest grubo. Po prostu się troszkę naciśnie tylko. I to jest, wiecie, takie... To jest tylko tyle, nie? A... Ej, to jest niesamowite, jakby jak szybkie jest auto. Nie no. No, także dziękuję, oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie wy. Jesteście cudowni. Nie będę doił kontentu na Tesli. Może jeszcze wrzucę TikToczka, storkę, ale to tyle. Do następnego. Ona puszcza bąki. Mogę pokazać.